Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, jak zwykle, kochani, na aktualizacji tej wróżby z kart Lenormanda i Tarota. Jaki problem Was dotyczy w tej chwili? Jaki jest problem dla Was ważny? I co wydarzy się wkrótce odnośnie tej tematyki, tego problemu? Zobaczmy sobie dzisiaj aktualnie w kartach nowy ten rozkład, kochani. Witam serdecznie wszystkich moich najwspanialszych, najcudowniejszych, najkochańszych subskrybentów i widzów. Cieszę się, że jesteście tutaj na moim kanale ze mną. Proszę, jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał i lajkujcie oczywiście z ciuszkiem w górę, komentujcie, bądźcie aktywni, pokażcie się w komentarzu. Krótki smiley, krótkie słowo, krótkie zdanie lub Waszą historię napiszcie mi. Cieszę się na każdy Wasz komentarz. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne, które możecie u mnie nabyć poprzez e-mail. Napiszcie mi e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Wszędzie wyświetla się mój e-mail i napiszcie mi, wtedy wyślę Wam wolne terminy i warunki takiej wróżby. Zapraszam, kochani, serdecznie. I teraz zobaczmy sobie, jaki temat jest ważny dla Was. Karty Tarota. Jaki temat jest aktualnie ważny? Jaki temat jest aktualnie ważny? Jaki temat jest aktualnie ważny? Temat jest aktualnie ważny. Pokażcie karty. Jaki temat jest aktualnie ważny? Pokażcie karty. Jaki temat jest aktualnie ważny? Pokażcie karty. Jaki temat jest aktualnie ważny? Pokażcie karty. Cesarz. I co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Umiarkowanie. Ok. Dobrze, i w przełożeniu zobaczmy sobie, mamy, o, as kielichów, czyli szansa na miłość. I jakiś cesarz nam się tutaj pokazał, kochani. Dobrze, cesarz to oczywiście karta kogoś władczego, silnego, bardzo silnej osobowości, mężczyzny, który jest z charakteru bardzo stanowczy, chce rządzić, chce mieć zdanie swoje, tak, jako najważniejsze. Jest też być może uparty, konserwatywny. Tutaj macie do czynienia z takim cesarzem. Może to być też, jeśli pytacie o sprawy zawodowe, wasz, nie wiem, szef, przełożony, jakaś osoba o silnej pozycji, tak? O władzy, która ma tutaj coś do zadecydowania. No i jeśli pytacie oczywiście o sprawy miłosne, no to jest to jakiś taki władczy, silny partner, tak? Cesarz, kochani moi, to baran, zodiakalny baran, czyli żywioł ognia, osoba bardzo charyzmatyczna, silna w działaniu, odważna w działaniu, szybko, odważnie dążąca do swoich celów, tak, które sobie założyła. Także zobaczmy jeszcze w kartach Lenormanda, co pokażę. Ktoś taki tutaj jest w izolacji, musi przemyśleć sobie sprawy, nie wie co zadecydować, namyśla się, obserwuje Was i chce napisać, chce do Was napisać, jakąś dostaniecie wiadomość i chodzi tutaj o stabilizację jakąś, tak, która być może umarła, ale która być może mogłaby narodzić się tutaj na nowo, ta osoba. Ten cesarz, ta silna osobowość mężczyzny obserwuje Was, tak? Mamy tu kartę obserwacji. Jest na razie tutaj wycofany w izolacji, w separacji, ale obserwuje Was. Natomiast co wydarzy się wkrótce w tej kwestii?
mamy umiarkowanie, czyli wstrzemięźliwość, czyli wstrzymajcie się, bądźcie cierpliwe, cierpliwi, nie róbcie żadnych akcji, tylko wstrzymajcie się z jakimś działaniem i obserwujcie, czekajcie, miejcie dużo cierpliwości jakby, nic nie działajcie same, nie wychodźcie tutaj z żadnym działaniem, tylko bądźcie cierpliwie, czekajcie, cierpliwie czekajcie na kroki tego cesarza, tak? Co się wydarzy, co będzie w najbliższym czasie, niezależnie czy pytacie o związek, o pracę, o jakieś sprawy, tutaj podjęcie jakiejś decyzji, tak? Kosa, co wydarzy się wkrótce, kosa, bociany, wiadomość, drzewo i w przełożeniu księżyc. Tęsknota, myślenie nocami, wieczorami, księżyc, też tajemnice, ukryte sprawy, kosa. Czyli coś, co zostało przerwane, zerwane, może potoczyć się pozytywnie w najbliższych 3 miesiącach. Jest pozytywne rozwiązanie spraw, bo ciany przyniosą jakąś dobrą wiadomość. Tutaj mamy też wiadomość do Was przyjdzie lada moment, lada chwila. Już jakby była w drodze, no, w takim metaforycznym tego słowa znaczeniu, czyli wiadomość będzie chciała ta osoba, ten cesarz, tak wysłać. No i ta osoba będzie chciała, by się coś między Wami tutaj rozrosło, wzmocniło, rozmnożyło, wyleczyło, by doszło do jakby być może większej komunikacji, częstszej komunikacji, lepszej komunikacji, wzmocnienia Waszej relacji. Ta osoba myśli, tęskni i marzy, czy nawet śni o Was. Jest tutaj silna tęsknota, jest chęć wysłania wiadomości, napisania, jest, no owszem, na razie jest ta osoba wycofana, myśli, obserwuje Was, ale chce napisać, chce coś naprawić, tak? Wy macie się wstrzymać z działaniem, nic nie wysyłać do tego cesarza, nic nie pisać, czekać na jego ruch. Tak samo jak piszecie tutaj, że chodzi Wam o sprawy zawodowe, to tak samo nic nie róbcie, tylko bądźcie cierpliwi, sprawy się tu powinny wyklarować, jakaś wiadomość przyjdzie, coś się powinno tutaj w następnym czasie, oczywiście mówimy o 3 miesiącach czasie, coś wyjaśnić, jakaś komunikacja, jakieś wiadomości. Każdy musi dopasować do swojej historii, w zależności o co pytacie, są różne pytania do kart z Waszej strony, więc dopasujcie sobie do Waszych pytań i zinterpretujcie sobie odpowiednio też tą wróżbę. Pozdrawiam Was serdecznie, proszę o lajki, o komentarze, zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.